Trzeci mecz, ćwierćfinałowe mistrzostwo Polski do lat 15 w futsalu mężczyzn już za chwilę. Sobek Kraków kontra Rekord Bielsko-Biała. To właśnie ta para, która za moment wybiegnie na parkiet. Jeśli chodzi o wyniki tych dwóch drużyn w dotychczasowych zmaganiach, to jeszcze plan dnia i wyniki meczów wcześniejszych. Stal Rzeszów, GLKS Wilkowice to będzie pierwsza para półfinałowa. Stal pokonała zespół z Lubaczowa, GLKS wygrał z futsalem Tychy. Natomiast wracając do Sobka i Rekordu, Sobek w swojej grupie zajął drugie miejsce z dorobkiem 4 punktów, remis ze Stalą Rzeszów, porażka z LKS-em Dąbrowa Chełmińska i zwycięstwo nad Beniaminkiem Starogard Gdański pozwoliły drużynie z Małopolski na to, by zakwalifikować się do najlepszej ósemki. Natomiast jeśli chodzi o Rekord, on dwa razy wczoraj grał i dwa razy wygrał 6 punktów w grupie drugiej za zwycięstwo z Pogonią Sokół Lubaczów 6-0 i za triumf 5-2 nad zespołem TAFU Toruń. Już pojawiły nam się obie drużyny na parkiecie. Na biało-zielono zawodnicy z Bielska, na żółto-czarno zaś zawodnicy z Krakowa. Poznajmy skład obu drużyn na to spotkanie. Sobek Kraków w bramce, zmiana, bo do tej pory Dawid Śliwka bronił, a w tym meczu Alan Kuszczoł wystawiony przez Łukasza Konefała. Jeśli chodzi o zawodników z pola, są nimi Oliwier Gumula z numerem 2, Oskar Wójcik, kapitan zespołu, on ma numer 4. Dziewiątka to Gerard Gurgul, 19, Jakub Mita na ławce, oprócz Śliwki także Mróz, Jarosz, Kuzera, Brożek, Kurek, Menter, Serafin i Kluba. Co do Rekordu, w bramce numer 1 Wojciech Zborek, dalej 10 Kamil Sadlik, 18 kapitan zespołu Tymoteusz Kliś, 19 Kacper Kur, który przed momentem strzelał, i 24 Piotr Wykręt, na ławce rezerwowych Wolny, Kaźmierczak, Oszek, Józefowski, Koza, Wiertelosz, Walczak, Kliś i Polak. Rekord broniący tytułu, Sobek zaś drużyna chcąca kontynuować dobre tradycje krakowskie, bo Garbarnia w zeszłym roku na podium się uplasowała. Pierwszy faul, on gwizdany przez sędziów w tej połowie. Po stronie Sobka zapisane to przewinienie, teraz za długo zwlekali z rozpoczęciem gry Bielszczanie. No i piłka pada łupem drużyny w strojach żółto-czarnych, czyli drużyny Łukasza Konefała. Faworytem, no oczywiście, Bielszczanie, no ale Sobek na pewno zmotywowany podwójnie, by osiągnąć dobry sukces. Raz, że to już jest faza pucharowa, więc przegrywający odpada. Dwa, no jednak jak się staje naprzeciwko takiej drużynie, jaką jest drużyna z Bielska, no to zawsze gdzieś ta zasada bij mistrza się uaktywnia i próbują drużyny wprowadzać je w życie. Strzał dobry w wykonaniu Jakuba Mity, ale odbity przez Zborka, więc jeszcze jeden rożny dla krakowskiej drużyny. No tutaj uderzał Wójcik, wydawało mi się, że jeszcze była obcierka, ale od bramki rozpoczyna Zborek. Przewinienie na Kamilu Sadliku. Czy też jednak tutaj coś się Piotrowi Wykrętowi stało, tak jest, i to dlatego sędziowie przerwali grę. A jeśli tak, to rzut sędziowski i piłka przyznana tej drużynie, która była w posiadaniu w momencie, kiedy do przerwania gry doszło, czyli chodzi oczywiście tutaj o Sobka Mita, walczące z Wykrętem. Nie udało się opanować piłki w boisku. Rekord więc wspierany przez grupę swoich panów z trybun napędza swoją akcję.
Kliś. Sadlik. Sadlik minął Wójcika. Nastrzelony Gerard Gurgul w tej sytuacji. I z rogu będzie rozpoczynać za moment ekipa w białych koszulkach. Już ruszył po piłkę Piotr Wykręt. On jest tym stałym wykonawcą właśnie wznowienia scenariusznika po stronie bielskiej. Sadlik. Celny strzał. Jeszcze raz będzie rozpoczynać rekord. Zobaczmy, jakie zamieszanie sprawiło w na polu bramkowym Sopka to uderzenie. Gracza z numerem 10, a tymczasem po rękach Kuszdżała piłka ląduje w siatce. Kacper Kur, numer 19. To on otwiera wynik tego spotkania. Druga minuta i rekord już prowadzi Akur z trzecim golem na tym turnieju. Zrównuje się więc z Kacperem Oszkiem. Kacper Kur wewnątrz klubowej klasyfikacji strzelców na turnieju w Lubawie. Oni są najskuteczniejszymi zawodnikami rekordzistów w tych zawodach, których należy podkreślić. Jedno spotkanie mniej mają zawodnicy z Bielska. W nogach to też może być jakiś czynnik za ich drużyną przemawiający w tej rywalizacji. Wprawdzie grali dwa razy wczoraj, ale jednak w piątek nie musieli się przemęczać. Mogli też później przyjechać w ogóle do Lubawy. O, strzał, który zatrudnił Kuszdżała. Jeszcze raz Alan Kuszdżał, ale tym razem pewnie piłkę łapie do koszyczka. O, tu przeszkadzał trochę Sadlik w rozpoczęciu gry, ale już wszystko wyjaśnione. Będzie Oskar Wójcik rozpoczynać grę. Oskar Wójcik, który no, wczoraj imponował strzałami z dystansu. Teraz też próbował sobie uderzyć z tego rzutu wolnego ze stojącej piłki, ale nie trafił. Światło bramki Zborka, który teraz przyklejony do linii, bo jego koledzy rozgrywają od tyłu akcję. Trochę niezrozumiałe to zachowanie bramkarza rekordu, bo trochę można było lepiej się zachować. Przy tym wybiciu piłki poślizgnął się Kaźmierczak, nie był w stanie dopaść do futsalówki. Teraz ma ku temu szansę, ale uderzenie obok nastąpiło, choć jeszcze chyba po obcierce. No i ten tradycyjny obrazek wycierania parkietu po raz kolejny na naszych ekranach. Trzecia minuta spotkania, rekord po golu Kura prowadzi 1-0 z Sopkiem Kraków w ćwierćfinale Mistrzostw Polski do lat 15. Zatrzymany teraz Kacper Oszek. Jeszcze będzie raz wznawiać grę zespół z Bielska. Oszek do prawej strony, do Igora Kaźmierczaka. A ten umieszcza piłkę w siatce. 2-0 dla zespołu z Bielska. Igor Kaźmierczak z pierwszym trafieniem na tym turnieju. Widzimy strzał między nogami Kuszdżała. No i podwyższone prowadzenie zespołu rekordu.
już na samym początku rywalizacji. Kolejna okazja na gola dla Kaźmierczaka, tym razem jednak dobrze kurczał. Między słupkami się zachował. Proszę kibice drużyny z Bielska o jeszcze jedną bramkę. Wczoraj 11 w sumie w dwóch meczach ich było, jeśli chodzi o rekord, a teraz już są trzy. Kacper Oszek z bramką, czwarta minuta i 3-0 w meczu rekord kontra Sobek. A Kacper Oszek z czwartym trapieniem na mistrzostwach w Lubawie odpowiada, można powiedzieć, tej wewnątrzklubowej rywalizacji Kurowi, którego dogonił na chwilę. A teraz Oszek strzela i z kolei odpowiada Kurowi. Mamy więc wyraźne prowadzenie na samym starcie tego meczu w wykonaniu ekipy broniącej tytułu. Zobaczymy, czy taki stan rzeczy utrzyma się do samego końca, czy Sobek w końcu ruszy do zmasowanych ataków, choć otwarcie się na pewno może być nie do końca dobrym pomysłem w rywalizacji z rekordem, choć innego chyba sposobu nie ma, żeby tu jeszcze z pierwszynami powalczyć. No teraz proszę, mieliśmy ciekawą próbę uderzenia po długim rogu. Kaźmierczak, zgaszone to uderzenie i dobrze kurczał. Wójcik to kuzery, kuzera. Na ścianę grający Kurek. I aut dla Sobka Kraków. Piąta minuta spotkania. Na wysokości linii przerywanej rozpoczynają zawodnicy z Krakowa. Jest bramka, jest trafienie na 1-3. Piąta minuta spotkania i trafia do siatki kapitan zespołu żółto-czarnych, czyli Oskar Wójcik, ależ tutaj sito z dłoni i nóg Wojciecha Zborka zrobione przy tym strzale. A więc trzeci gol na tym turnieju Oskara Wójcika i no jeszcze Sobek sam sobie daje oddech w tym spotkaniu i sam też sprawia, że rywalizacja o trzecie miejsce w półfinale może być zacięta aż do samego końca, zwłaszcza, że kolejna akcja drużyny z Krakowa, znów trochę niepewnie Zborek. Ale udało się zatrzymać szarżujących zawodników z Krakowa. Sadlik wbiega w pole bramkowe, no i jest odpowiedź na to, co zrobił zespół z Krakowa. Jest odpowiedź Kamila Sadlika i w szóstej minucie 4-1 rekord prowadzi Sobkiem, natomiast sam Sadlik może cieszyć się z trzeciego trafienia na turnieju w Lubawie. Znów więc trzybramkowe prowadzenie ekipę w biało-zielonych strojach. Niedługo trwała ta radość ze zbliżenia się po stronie krakowskiej, no ale cóż, plan musi być kontynuowany znów. Będą musieli pójść za wszelką cenę zawodnicy Sobka. Po kolejne bramki teraz czujny kurczał, bo to zgranie głową Sadlika jeszcze tak się podkręciło dziwacznie. Mogło się to źle skończyć dla drużyny krakowskiej, ale ostatecznie
Nadal wynik na poziomie 4-1. Siódma minuta rozpoczęła się pierwszej połowy tego meczu. Sadlik powstrzymany przez Wójcika. Czy pójdzie sam w tej akcji? Nie, poszukał kolegi na prawym skrzydle, ale to zagranie okazało się niedokładne. Jeszcze Wójcik spychany przez Sadlika. No i dopuścili się przekroczenia przepisów zawodnicy rekordu, a konkretnie strzelec z bramki na 4-1. Oskar Wójcik będzie wykonawcą tego stałego fragmentu gry. Już raz ze stojącej piłki zaskoczył z Borka, więc kto wie, może i teraz to się uda. Wójcik, no nie. Tym razem podniósł piłkę, wtedy to był płaski strzał. No, inna sprawa, że tam już tak szczelnego zostawiania bramki i muru nie było, ale zdecydowanie lepiej wyglądała ta próba SC przed kilku minut. Brożek z numerem 10 grający pojawił się na boisku. Brożek za plecy Dominika Kurka. No i to jest oczywiście równoznaczne ze stratą zespołu Sopka Kraków. Będzie rekord rozpoczynać na 9 metrze od rzutu z autu. 4 minuty i 45 sekund do zakończenia pierwszej połowy meczu Sopek Kraków. Rekord Bielsko-Biała 1-4 w tym spotkaniu ćwierćfinałowym. Zwycięzca tego meczu o godzinie 14 zagra swój półfinał rywalem albo Hurtap Łęczyca, albo Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje SMS Stal Mielec. Mecz tych dwóch drużyn w samo południe zaplanowano. Oczywiście transmisja na antenie KP Sport, jak i wszystkich meczów, jakie mieliśmy i jeszcze mieć się będziemy na tym turnieju. Od autu rozpoczynać się będzie zespół z Bielska. Wykręt. Dobry strzał, ale zablokowany. Kacpra Kura jeszcze potem wpadł w rywala. Kacper Kur. No i to zostało uznane za faul, wobec czego już limit przewinień wykorzystany przez rekordzistów. Trzecie faul, syrena wybrzmiała, czyli każdy kolejny raz, kiedy gwizdka przeciwko nim użyją sędziowie, to już będzie przedłużony rzut karny dla Sopka Kraków. Korzystamy z przerwy, wycieramy parkiet. Jeszcze 4 minuty i 13 sekund grania. Brożek do Jarosza, Brożek, Kurek, Brożek. Wychodzą wyżej do pressingu zawodnicy rekordu. Brożek zewnętrzną częścią stopy zderzył się Kurek z Kuzerą, ale udało się utrzymać piłkę na własnej połowie drużynie prowadzony przez Łukasza Konefała. Kuzera, lewa strona. Jarosz. Kuzera zabiera mu piłkę. Wykręt, no i to jest faul. Jeszcze żółta kartka za ten faul plus nadmierną ekspresję w wyrażeniu swojego niezadowolenia z uwagi na gwizdek sędziów. Karany Szymon Kuzera będzie musiał uważać, no bo oczywiście za dwie żółte automatycznie czerwona i wykluczenie z gry do końca spotkania. Strzał mocny, ale dobrze kurzdżał, uderzał Kacper Oszek w tej sytuacji.
Jeszcze będzie Rukę dla rekordu. Kolejny strzał z dystansu Łożka, ale kolejny, który sprawia, że nie ma bramki. Jest za to piłka dla Sobka. Rozpoczną od własnej bramki. Już to uczynili zawodnicy w żółto-czarnych strojach. Trzy bramki straty. Sobka, 3 minuty też do końca pierwszej połowy. Wprost pod nogi Oszka teraz zagranie. Kliś, Oszek, Kliś. Lewa strona boiska, Oszek. Oszek. Pivota zagranie. Jeszcze jest w tej akcji Józefowski. Aktywny. Oszek stara się minąć Kurka. Dobrze jednak zastawia się gracz z Krakowa. Odpuścił nieco Oszek, bo wiedział, że jak sfauluje, to będzie podyktowany przedłużony rzut karny dla rywala. Brożek. Trochę ten fragment meczu przypomina starcie kontraktu ze Stalą Mielec wczoraj, kiedy tak obie drużyny sobie klepały bardzo spokojnie pod własną bramką. O, zagranie, które przeszło obronę, aczkolwiek strzał kluby zablokowany. Jeszcze Jarosz, Brożek, ruleta, Brożek między dwójkę, kluba. I będzie od autu rozpoczynać drużyna Sobka. Kuzera, Brożek, pokazuje się Kuzera pod bramką, ale nie poszła do niego od razu piłka. Chyba to można uznać za błąd w przypadku zespołu krakowskiego. 1,5 minuty do zakończenia pierwszej połowy. Dobrze wypuszczony na skrzydle Józefowski, ale w ostatniej chwili wrócili pod własną bramkę zawodnicy Łukasza Konefała. Minuta i 13 sekund. Znowu wycieramy parkiet. 4-1 rekord prowadzi z Sobkiem. Przypomnę, pierwsza para półfinałowa już znana. Stal Rzeszów, Kielce z Wilkowice. A drugą stworzy zwycięzca tego meczu z lepszym z pary Hurta Płęczyca Stal Mielec. Wróciła piłka pod bramkę Zborka. Długi wyrzut do Kaśmierczaka. Kaśmierczak odwrócił się. Oddał strzał, ale dobry wyblok Bartosza Jarosza. Ależ Kaśmierczak huknął, ale znów szczęście po stronie Sobka. Alan Kurzdżał odbił piłkę jeszcze raz. Kaźmierczak, płaski strzał, ale słupek trafia w tej sytuacji. Uderzenie to w minucie ostatniej już zostało oddane tej pierwszej połowy. Teraz 30 sekund ledwie na zegarze. Sobek zamknięty w narożniku, ale udało się wycofać piłkę. Brożek. Brożek wróci. Dobrze.
zatrzymał Kaźmierczaka. 13 sekund do końca, jeszcze jedna akcja zespołu z Krakowa. Brożek, czy będzie strzał na bramkę Wojciecha Zborkę? Oto jest pytanie. Brożek, górna piłka do kluby, ale za krótkie to zagranie. No i po pierwszej połowie rekord Bielsko-Biała prowadzi z Sopkiem Kraków 4-1. Rekordu Bielsko-Biała, zadowolonych fanów rekordu Bielsko-Biała, bo zespół broniący tytułu najlepszej drużyny w kraju prowadzi w starciu ćwierćfinałowym z zespołem Sopka Kraków 4-1. No jest oczywiście na dobrej drodze do tego, żeby awansować do najlepszej czwórki imprezy i powalczyć o kolejny medal. Przypomnę, rekord zawsze, kiedy gra na Mistrzostwach Polski w tej drugiej w hierarchii kategorii wiekowej, bo jeszcze mamy rozgrywki do lat 13, to przywozi medale. W tym z czterech ostatnich turniejów to były złota. Raz Sadlik chciał popracować w pressingu, ale nie odebrał piłki rywalowi. Strzelec jednej z bramek przed przerwą. Nieudane zagranie Gumuli do Wójcika. No i będzie rozpoczynać rekord. Kliś. Spokojnie wymieniają piłkę. Zawodnicy rekordu, dopiero teraz przyspieszenie, zagranie na wysuniętego Sadlika, ale on nie miał miejsca dla siebie zbyt wiele. Wójcik, jeszcze jest Kuzera, ale od bramki będzie rozpoczynać ostatecznie Wojciech Zborek. Tym razem nie ma zmiany w drużynie rekordu, bo dotychczas mniej więcej po pół meczu grał on i Marcin Wolny. Tym razem Zborek dłużej niż tylko przez 12 minut na boisku w tym spotkaniu fazy pucharowej, a tymczasem Sadlik. Broni jednak Alan Kurzdżał, jeszcze jest stały fragment dla zespołu z Bielska. Z boku będą rozpoczynać się grę. Wykręt, ale trafił w kolegę w zespołu. Jeszcze raz wykręt. Kliś. Długa piłka na Sadlika jeszcze. Był Kliś. A tam wcześniej to oczywiście Kacper Kur podawał, a więc zawodnik, który otworzył nam wynik tego spotkania.
nie ma nikogo do pomocy, na co narzeka zresztą sam zawodnik Sopka, Oliver Gumula, Gerard Gurkul i piłka dla rekordu. Trzecia minuta drugiej połowy się rozpoczęła. Kliś. No teraz mocno huknęła nam piłkę o bandę. Potem jak została wygarnięta wykrętowi od autu, rozpoczyna ekipa Sopka Kraków. Zespół Łukasza Konefała przegrywający 1-4. No i mamy przerwę na żądanie po nieco ponad dwóch minutach gry w drugiej połowie. Łukasz Konefał prosi o przerwę. Trzybramkowe prowadzenie Bielszczan, lotnego bramkarza już teraz puszcza na plac gry Łukasz Konefał, Szymon Kuzera, desygnowany do tego, żeby grać w znaczniku. Tradycyjny obrazek, można powiedzieć, dla meczów Sopka na tym turnieju, bo to zazwyczaj właśnie zawodnik z numerem 7 na koszulce jest desygnowany do tego, żeby być tym dodatkowym piątym graczem w polu. Kuzera. Wójcik. Na razie na linii środkowej rozgrywają piłkę zawodnicy Sopka. Zszedł niżej teraz Serafin. No i musi zbiegać Kuzera, bo nastąpiła strata. Wraca między słupki Dawid Śliwka. Już nie Alan Kurzdżał, tylko ten, który do tej pory był podstawowym bramkarzem w zespole krakowskim. Jest przechwyt. Sobek z szansą. Wójcik. Ustrzelił tylko rywala, ale jeszcze będzie out, więc to jest oczywiście doskonały moment do tego, żeby Kuzera wrócił na boisko za bramkarza. Serafin, Wójcik. Wójcik do rogu, do Kurkula, ale jest strata. Strzał przez całe boisko. Raz, że kompletnie nieudana, a dwa i tak piłka uciekła na out, więc jest reakcja sędziów i podyktowany stały fragment gry dla drużyny Sopka Kraków. Kuzera szuka miejsca dla siebie, oddaje strzał, ale trafia w nogi rywala. Wójcik teraz on z dystansu przymierzył, ale dobrze Zborek, gdyby nie to, że trafia w sufit. Piłką bramkarz rekord. Kuzera. Wójcik. Kuzera. Prawa noga. Strzał, ale dobry wyblok ze strony Kaźmierczaka. Wójcik za plecy zagrał koledze z zespołu, a tymczasem rekord szukający swojej szansy, ale zagranie okazuje się być chybione na pustą do tej pory bramkę krakowską, bo mimo tego, że strzał był niecelny, to jednak ostatni piłki dotykał gracz Sopka, więc wraca między słupki Śliwka.
17 minuta spotkania. Rekord z szansą na piątego gola odbija piłkę. Ślipka, pierwsza jego skuteczna interwencja dzisiaj. Odbija piłkę przed siebie Ślipka, ale broni dobitki Kamila Józefowskiego. Jeszcze raz ta sytuacja tu. Gurgul uprzykrzał życie zawodnikowi z numerem 21. Uniemożliwiło mu lepsze złożenie się do strzału. Teraz uderzał Kliś, ale nic poza autem dla rekordu nie ma. Zespół z Bielska-Białej z tej sytuacji. 7 minut i 36 sekund do końca spotkania. Rekord prowadzi 4-1, a Sobek ma na swoim koncie pierwszy faul w tej połowie. Jeszcze nie może się pogodzić z tą decyzją arbitra zawodnik w żółto-czarnym stroju. No a tymczasem Ślipka, jeszcze piłka zawisła na moment nad polem bramkowym drużyny z Krakowa, ale złapał ją ostatecznie Ślipka i to jest znów moment, w którym może powrócić na boisko Kuzera jako lotny bramkarz. Z rogu rozpoczyna Kurkul. Kuzera, Wójcik. Wójcik z dystansu. Nabity rywal. Jednak po chwili rozmowy przyznane posiadanie zespołowi rekordu. No ale Bielszczanie będą mogli rozpocząć dopiero grę po chwili, bo po raz kolejny wycieramy parkiet. Rozpoczynamy znów rywalizację w starciu Sobka z rekordem. Jeszcze raz z boku rozpoczyna ekipa z Bielska-Białej. Zniknęła na moment piłka z pola widzenia, ale kiedy ona się już pojawiła w kadrze, no to Mita do niej dopadł i miał sytuację bramkową. Teraz wykręt. No i to jest drugie przewinienie Sobka w tej połowie. Uderzenie bezpośrednio ze stojącej piłki, ale zatrzymane. Próbował Kacper Kur. Kolejny raz ostra walka przy bocznej linii boiska o piłkę. Za chwilę przekonamy się, czy im łupem ona padnie. Jednak Sobka rozpocznie Oskar Wójcik. Już to uczynił. Lotny bramkarz Kuzera. Do Wójcika ten jeszcze poszukał Gurgula, no ale zagranie okazało się niedokładne. Czy zdąży Ślipka między słupki wrócić? Zdążył, ale mimo to ma kłopoty Sobek, bo strzał wykręta soczysty, ale trafia w poprzeczkę, więc gola oczywiście nie ma. Nic się nie zmienia, jeśli chodzi o wynik 4-1 w meczu. Rekord Sobek. Sześć minut do końca spotkania. Gielka z Wilkowice przybył po swoim meczu na trybuny, by podglądać potencjalnych rywali w finale bądź meczu o trzecie miejsce, bo Gielka jest
ze Stalą Rzeszów zagra w meczu półfinałowym, czyli tym pierwszym rywalizacji w strefie medalowej, jakby nie patrzeć. Kuzera, pusta bramka drużyny Sopka. Wójcik jako ostoja krakowskiej drużyny, jako ta ostatnia instancja, wybronił strzał lecący w jego kierunku nogą. No i mamy dopisane przewinienie do kąta Sopka, co za tym idzie trzecie przewinienie tego zespołu w drugiej połowie. Ten faul dopisany, bo wcześniej była korzyść wskazana przez arbitra na korzyść rywala. No a jeśli chodzi o Sopka, no to on oczywiście z kłopotami, bo każdy kolejny faul to jest przedłużony rzut karny dla rekordu. 5 minut i 19 sekund do końca spotkania i znowu wycieramy parkiet. Piłka dla Sopka. Udało się ją wyłuskać Kamilowi Sadlikowi. Kumula znów zbiega z bramki Śliwka. Pięciu w polu po stronie krakowskiej. Wójcik nie dał się zaskoczyć z Borek, no ale też nie udało mu się zdobyć bramki tym strzałem przez całe boisko. Od bramki więc rozpoczyna Sobek, a konkretnie lotny bramkarz tej drużyny, czyli Szymon Kuzera. Strata, nie zdąży się zmienić z nominalnym golkiperem, wślizgiem ryzykownie Wójcik. Nie ma faulu, nie ma przedłużonego rzutu karnego, jest za to zmiana bramce i jeszcze out dla drużyny z Bielska. Wykręt do lewej strony, Sadlik. Jeszcze rekord, nie, jednak piłka dla kluby. Kluba nawinął wykręta. 4 minuty i 20 sekund do końca tego meczu. 4-1. Cały czas ten wynik się utrzymuje. Cały czas ten wynik się nie zmienia. Cały czas ten wynik premiuje rekord do tego, żeby zagrać po raz kolejny w swojej historii w półfinale. Od własnej bramki rozpoczyna Wojciech Zburek. Wykręt. Tymoteusz Kliś. Kacper Kur. Nadbiegający wykręt. Wykręt w strzelenie przed bramkę, ale wyblokowane to zagranie zawodnika w białej koszulce. W takich występuje w dzisiejszej konfrontacji ćwierćfinałowej zespół Rekord, choć tą dominującą barwą w ich klubowym znaczku i zazwyczaj na strojach jest zieleń. Takie kolory numerów nazwisk na koszulkach i też spodenek, w jakich grają zawodnice Rekordu. Choć z tymi nazwiskami to może przesadziłem, bo tych nazwisk nie ma, jest nazwa drużyny. Rekord u góry i biesko-biała pod cyferką oznaczającą numer. No teraz Wójcik oczywiście nieładnie się zachował, bo nie pozwolił na rozpoczęcie gry Rekordowi. Absolutnie zasłużenie ogląda teraz żółtą kartkę, ale tak pod względem czysto taktycznym to wręcz wybitne zachowanie kapitana Sopka, no bo zdawał sobie sprawę, że bramkarz nie zdąży wrócić.
na czas. Jak szybko rekord rozpocznie, to będzie miał strzał na pustą bramkę, więc tak się postanowił zachować. No ale koniec końców mści się to w jakiś sposób na drużynie Sopka, bowiem Kacper Oszek tym oto strzałem pokonuje Dawida Śliwkę, zdobywając 5. gola na tym turnieju i 5. też dla rekordu w tym spotkaniu. Jeszcze 3 minuty i 13 sekund do końca, no ale już teraz 4 bramkami prowadzi zespół rekordu Pielsko-Biała. 5-1 dla Bielszczan w meczu z krakowskim rywalem, jakim jest Sobek Kraków. Znów wycofany bramkarz, znowu Kuzera piątym w polu. Gurgul, Wójcik, Kuzera, prawa strona, będzie strzał, rykoszet. Odbija piłkę z Borek i jeszcze szansa dla rekordu. Ale mieliśmy zagranie, nieprzepisowe zagranie piłki ręką, więc pierwszy faul na koncie drużyny z Bielska-Białej w tej połowie. 3, przypomnę, co zresztą widać na grafice w lewym górnym rogu na koncie UKS-u Sopka Kraków. Rekord miał chrapkę na to, żeby wyprowadzić atak prawą stroną, ale skończyło się na tym, iż wcieli się im zawodnicy krakowscy, no i wybili piłkę na aut. Patryk Walczak wszedł na boisko w zespole rekordu. On teraz wyciąga Śliwkę z bramki. Walczak w roku, ale to zagranie do nikogo. Bliżej miał zdecydowanie Gurgul do piłki niż Koza, więc nie było szans na to, żeby zawodnik rekordu miał szansę na strzał. Nie ma faulu. Gurgul do prawej strony wychodzi na przedpole Marcin Wolny, który jednak dostał szansę w tym meczu ćwierćfinałowym od trenera Gali. Za Wojciecha Zborka wszedł. No i może nabijać swój licznik minut rozegranych na turnieju finałowym, a rezerwowy golkiper bielskiej drużyny kluba Wójcik dobrze przeciął zagranie do Gumuli, zawodnik w białym t-shircie, białej koszulce. Minuta i 15 sekund do końca. Kuzera, Sobek przed bramkę, strzał, odbija piłkę Marcin Wolny. No i jeszcze udało się wywalczyć aut zespołowi z Bielska po tej trudnej chwili dla siebie. Walczak po prawej stronie, ale za lekko. Rozpoczęła się ostatnia minuta, po której rekord będzie mógł wznieść ręce w geście triumfu i cieszyć się z awansu do półfinału. No nie trafia Walczak w piłkę, minął się z nią, nie odebrał podanie od partnera. Kuzera jeszcze do rogu. Gumula nie trafia w piłkę. Ucieka ona pod jego butem. Dwadzieścia 7 sekund do zakończenia spotkania. Będzie szansa dla Sopka, ale dobrze w obronie duet Walczak i Wiertelosz się pokazał. Gumula
Przepraszam, Kurkul. Jeszcze 5 sekund, jeszcze jedna szansa dla Sopka. Jeszcze jeden stały fragment gry dla tej drużyny, żeby oddać jakiś strzał, zdobyć gola na wagę zmniejszenia nieco tej porażki, którą ostatecznie zespół z Krakowa ponosi w trzecim meczu ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski do lat 15 w Lubawie. 1-5 w starciu zespołu z Krakowa z rekordem Bielsko-Biała, rekordem, który o godzinie 14 zagra w meczu 1/2 finału. Kto będzie ich rywalem, o tym dopiero za moment się przekonamy. Czekamy jeszcze na wybór MVP. Widzimy jeszcze, jak padały bramki. Było ich w sumie 6 dzisiaj w tym spotkaniu. Sobek kończy oczywiście swój udział w tym turnieju. Widzimy opuszczających halę zawodników z Krakowa. Pojawili się też już gracze Hurtapu Łęczyca, którzy za chwilę ze Stalą Mielec się zmierzą. Stal też teraz rozpoczęła rozgrzewkę. A więc już za chwilę poznamy MVP tego ćwierćfinału. Kacper Oszek, a więc ten, który jest aktualnie współliderem klasyfikacji strzelców, bo dzięki trafieniom przeciwko Sopkowi ma ich na swoim koncie 5, a jeszcze 2 mecze dzisiaj przed nim, więc może odebrać również i statuetkę za to osiągnięcie.